Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony jestem oczywiście Jo. Jest dzisiaj ze mną Jakub. Jo. A dzisiaj mamy dla Was taką w sumie nie to serię, ni to nie serię, takie nie wiem co, ale prezentację może. O, prezentację mapy, jaką jest Bolusiołów F1. Mapa jest niewydana. W zasadzie to nawet nie wiem, kto jest jej autorem. Dostałem ją od Adriana bodajże. Także dzięki serdeczne za podesłanie. Autorem konwertu w sumie, nie? No właśnie, autorem konwertu, tak, dokładnie. A jako, że sobie chcemy dzisiaj zrobić coś innego, to sobie... Co zrobimy, Jakub? Będziemy wozić gówno. Będziemy gówno wozić na pole. Ja sobie tam cofnę, bo tam ten opryskiwacz, rozrzutnik. Dobrze mówię, rozrzutnik tam stoi gdzieś. No. Poczekaj, ja sobie tu cofnę. No jest. I stawaj tam wzdłuż. Tam o. Wow, gdzie? Ja ci pokażę. A O, dobra, tam, to ja się tutaj. nawrócę. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słyszycie. I generalnie chciałem na wstępie też przeprosić za mój głos, ale kurczę, no, przeziębiłem się trochę i tak. Podczas live'a dzisiejszego się przeziębił. Co? Zaczynał live'a, dobrze mówił, a potem się No, przeziębił. nie wiem, może za dużo gadałem. Okej, ja mam 24%, czyli podejrzewam, że 4 łyżki, 4 razy obrócisz w sensie i to będzie. Czyli co, ja tu polem będę wjeżdżał? Co? O kurczę. Polem, Idzie mówię, tu polem. będę wyjeżdżał. No tu, prosto, czy jak? Albo możesz cofać. Nie, tu masz kwadruszkę. Nie. Nie masz. No to... Nie, na pewno jest różka jakaś. Nie, no nie ma. Opatrzcie, tutaj mam jeszcze cyklopa. Ja wam pokażę ogólnie takie nasze maszyny. Tutaj jest przyczepa taka jednoosiowa, dwukółka. Tu są mućki. Każda ma imię, nie? Ale ja wam nie będę czytał tego imienia, bo mi Tak. się nie chce ich imion. Tutaj mamy do ziemniaków coś, tutaj jest kos, jedna przyczepa, kosiarka niewydana, gruber także niewydany, pług, jak widzicie na załączonym obrazku, Nekmel, Lekman. nie, Nekmel, i co zobacz, No, robię się jechać, chyba. pomot, tu jest pomot chujnia, oj, kolizji nie ma. Tutaj jest jakaś taka zgrabiarka czy coś? Dobra, to ja jadę, a dalej pokażę później. O, to jest roztrząsarko z grabiarka, ej. No właśnie, jakoś tak to jest. Dobra, ja sobie tu przejadę. Wow, gówno fikołka zrobiło. Jak pikołka. No gówno fikołka zrobiło, taki godo. Aha, bo tu jest inaczej trochę niż na V2. No jest inaczej, Nie jest. ma drożdż. Jaką prędkość miałaś? Nie wiem, 8 prawie. Co? Z 8, 9, 10. Dobra, to pojadę 9, niech będzie, niech strącę. Okej, jedziemy. A ten, to jest ten rozrzutnik, który rozrzuca szeroko, czy nie? Nie. Nie, ale generalnie to czemu ja nie widzę? A nie widzę jednak, dobra. Jednak myślałem, że nie. Znaczy myślałem, że nie widzę gnoju tam gdzieś gówna, a jednak widzę, fajna animacja ogólnie. Wszystko działa jak trzeba. Jak na razie, poza tym lagiem teraz. No i ogólnie sobie tak testujemy. Napiszcie jeszcze też w komentarzu, czy chcecie jeszcze odcinki z nowej, zaktualizowanej wersji Świętokrzyskiej Wsi, tej najładniejszej, najfajniejszej mapy. Bo tak myślę, że możemy I jeszcze to coś dużo się nagrać. zmieniło w sumie, bo wioska dodana. No właśnie, więc dlatego pytam, że... Znaczy mówię, że mamy zaktualizowaną wersję i tak myślę, że możemy coś nagrać jeszcze, no nie? No raczej. Ja ci powiem, że strasznie wolno ubywa, więc ja może tutaj obrócę na tym polu jednym rozrzutnikiem. No to zmniejsz prędkość jeszcze o 2. No to wąsko bierze niby, nie? Trochę bliżej miedzy jest, zobacz, z metru zostawiłeś. No to będę bliżej jeździł. Musisz raz, jeden obok drugiego jeździć po prostu. Okej, tak będzie dobrze. Tak myślę przynajmniej. Nie wiem. Mapa jest niewydana. Czy będzie wydana, nie mam pojęcia. Jeżeli autor mapy, konwertu mapy ogląda, to może się wypowiedzieć na ten temat. Od siebie, no ja wam nie powiem, czy będzie wydana, czy nie, no bo to jak mówię, no nie jest moja. Nie będę decydował za kogoś. Ale no, mam okazję potestować. Mam też już kolejną mapę na testy, podesłaną przez pewną osobę. Ja też chyba miałem dostać dzisiaj, bo jutro ten, jakaś tam linkę to też będę I miał tam jedną jeszcze jeszcze. właśnie kilka osób pisało, że nam wyśle też jeszcze inne mapy, także może być dosyć fajnie, tak sobie potestować różne mapy.
Generalnie ja tak myślę, Kubary, że No. te mody, co mamy tutaj, zostawimy i będziemy po prostu mapy dokładać, tak żeby testować. Bo te mody w No, sumie są takie mapy dosyć, tylko. dosyć uniwersalne, bo przecież się nadają na różne mapy, nie? Tym bardziej, że mamy ich tam 5 giga, nie? No, także myślę, że będzie w porządku. Trzeba wyrzucić ten, przez który był przedtem ten błąd, że nie umiałeś wejść. O, na drogę wyciepałem. I będzie I git. fajne to ma tutaj tą animację, tak, patrz, chodź co zobaczyć. I co nie ma co? No, jakby z przodu rozrzutnika już nie ma, ale przy burtach, przy boku jeszcze A jest. nie, nie widzę, bo ten u mnie jest płasko jak na Aha, zakopiance. to sobie zobaczysz na odcinku. Tak. Tak jest. Multiplayer jak zwykle jest zbugowany. Tak, myślę, że jeszcze jeden odcinek też by szło nagrać i na przykład na nim można zrobić jakieś kopanie ziemniaków, bo też takie akcji jeszcze nie było. Jakąś Anną czy No, czymś. tylko ten. Tylko nawet by pasowało wykosić te pola obok. No, dokładnie. A toż jaki problem? My tutaj biedna, bogata gospodarka. Brakło mi słowa. Kupimy sobie tam jakiego, nie wiem, Newlanda, albo jak to mówi Kickster, albo no nie wiem. No tak, osyp. Kickster. Co? Kickster? No, nie słuchasz Kickstera? Nie znasz Kickstera? Kickster Nie, nie, motoznawca. nie słucham. Nie oglądam bynajmniej. Wow. Dobra. Ogarnąłem. Chyba. Nie no, ogarnąłem. Na pewno. Tak, wyjechałem. Chyba wyłącz. Tutaj cofnę. Okej, okay, załączyłem. Szykuj się tam, bo zaraz będę jechał, bo mam 25%. Czekam. Także zaraz będę. I mi zostało ile? Tak. Nie wiem, 1/3 pola do zrobienia jeszcze. No to Ogólnie akurat jeszcze. wam powiem, ludzie, że mapa dosyć fajnie zrobiona, fajnie tekstury dopasowane, nie są jakieś tam jaskrawe czy coś. Ogólnie do polskiego klimatu pasują, chociaż ta trawa tak nie umie się do niej przekonać. Taka jest, kurczę, nie to kolorowe kwiatki, nie to, taka jest podobna do oryginalnej, tylko jakby ciemniejsze trochę. No, taka oryginalna prawie, że. Prawie robi wielką różnicę, ale ty jesteś przymulony, ej. Bo ten. Patrzyłem Facebooki. No to nie patrz. No, czekam na ciebie. No to... Ej, aha, dobra, nic. Jak fajnie. Dobra, mi tu zostało jeszcze trochę. Ale jadę już, bo A mi się to nie ty jeszcze opłaca. masz. Jadę już. Ja myślałem, że ty już jedziesz. No bo jadę. Teraz ja A se ty, nie załaduję, a dostało ty ci będziesz już. jechał. Ja nie widzę bynajmniej, żeby ci dostało. Nie, no jest trochę. Zostało mi 7%. Kurde, No, w mnie niego jest pusty. patrz. Koło rozwalę Lew w zaraz. lewo. Ja bym chciał tak, żeby potem się... A. No to zrób tak. Wow. Oj, wy ludzie, ludzie. Laga miałem, nie wiem czemu. Czemu takie lagi mam? Ja nie mam. A nie, w sumie też miałem chwilę. W ogóle dziwna jest sprawa, że jest malutka mapa, a mi FPS-y do 40 spadają. Mody. A, no w sumie. No bo co innego. No chyba, że mapa, ale myślę, że może to być wow. Nie, mapa pewnie nie, bo to gówno jest na niej dodane praktycznie rzecz biorąc, nie? Także ten. Ta łyżka też jest realna, chuj. Jaka łyżka? No co, ten, cztery łyżki pełen rozrzutnik. No ta łyżka jest taka mała. No właśnie. To jest śmieszne trochę, to już na oko widać, no ale... No. Hej, hej, ułani, malowane dzieci. Ile masz na A? Ty nie patrzyłeś godziny w sumie. Mam 10, 9 minut jakieś, 10. Całe. Ostro. To takie jakieś 15 będziemy walić. No jak skończymy, to skończymy, no nie? Tak, żeby było, no Dobra, widzisz. dość. Dość.
Okej, idziemy co tam zobaczyć, co tam ty będziesz tworzył. A jeszcze w międzyczasie ty jedź tam, bo głośny jesteś, a ja sobie w międzyczasie jeszcze pokażę ludziom resztę sprzętu. Czyli tak, tutaj mamy jednorzędową sieczkarnię firmy takiej. Odław się. Odbyła się tak. Opryskiwacz. Tutaj mamy taką starą, niedziałającą, już nawet nieużytkowaną pokosówkę, ta Forflita Tak, trzeba 303. ją przeciągnąć liną, bo tam opryskiwacz zostawiony. No właśnie. Siewnik Poznaniak, chyba, jak się nie mylę. Bizon oczywiście czerwony. Taki pomalowany, odrestaurowany. Tam jeszcze za nim jest siewnik do kukurydzy, tu go mamy. Monosem chyba? Nie monosem. Przyczepa odrestaurowana, fajne drewniane nadstawki zrobione, takie wiecie, no, nowe, nie? No, żeśmy nie pożałowali, kupiliśmy deski Do tam, kukurydzy tak. przygotowana już. Tutaj mamy przyczepę na belę, taką zrobioną, kiedyś to było przyczepa na zboże, ale ona była bez tego, bez kiprowania, bez wywrotki, to żeśmy ją przerobili. Tutaj mamy nowe nawiedki A ja nie 2, widziałem jej. a widzisz, no. Czyli tak, warfa Mazek O, cię panie. 594, prasa i co? O, mamo. I warfa ma Z586 owiarka. Co zrobiłeś? Pomocy. Idę tam do ciebie. Jechałeś w Hol, dziurę. hol. Panie, nie mamy hola, sprzedaliśmy. O Wszystko panie. przepiję, no ja nie wiem. I po coś tu To wjechał? chodź, turem mnie popchnij. No No. panie, ja sobie zrobię tak, chłop. Śmiesznie się zakopała, bo No praktycznie nic, niczym się no. nie zawiesiła. Ani w te, ani we w te. No to mamy wtopę. Kurde. Stopa roku Jadę, jadę, 2037. jadę, jadę. Od tyłu mnie popchnij, od, znaczy od rożnika. Wybacz, ale nie. Sorry, ale nie da rady. Ej, jak ja tym tutaj Choćbym nie umiem, bardzo kopię chciał. się. Tylko O nie wiesz ty, panie. nie. Nie wiesz ty, z tyłu mnie popchnij, mówię ci, bo wiesz, co się wyjebiesz. No Znaczy. i pchaj do. O, rozrzutnik się zawsze i. Jak ty jeszcze pełny jesteś, to jak? 80% Ale się miałem. kopie. Jedziemy. Ej, dobrze, jak podniosłeś, to dobrze, bo po... O, idzie. Poszło. A, poszedł. No dobra, to jest pinkalam. Poszedł, człowieku, co on tu idzie? Nie jest źle, no ja ci mówię. Nie Gościu. no. Fajna wtopa Gościu. niespodziewana. To było takie nieplanowane, tak szczerze to ci wam powiem. No. Bynajmniej przeze mnie nie było planowane. Nie wiem, co tam Kuba w tym swoim muszczku sobie. Ja nie mam muszczku po pierwsze. No, zapomniałem, sorry, w tym twojej puszce. W puszce. Co? Po piwie. Pff, a po czym innym? Po konserwie. Znaczy, ja to skończyłem. Tutaj mamy w garażu, co? Kombajn Kombaj. do ziemniaków. Do Taka mała. orzechów. A tu mamy coś, tu nie mamy nic, dobra. Nie widzieliście tego, nie? Tam Aha, a było. nie, dobra, tam już byłem. Ja ci powiem, to ja chyba w bizona wezmę i pojadę na pole już. No to dawaj. No to tak zrobię. A ja ci potem podstawię Wow, ale szarp, bo ten. widzieliście to? Wow. Co ty robisz? Nie wiem. Dawaj na te pole przy mnie teraz, za ziemniakami to jest. Właśnie tak chciałem zrobić też. Dla mnie jesteś ty na... Nie. Ludzie ostatnio dwie piosenki mi w głowie utkwiły i śpiewam je od 3 dni, słucham je od 3 dni. Dzisiaj 7 godzin słuchałem jedną, potem wymieniłem na drugą. Na live zaczęła po 15 razy przez Kaczego wszystko, także pozdrawiamy tego pana. Kogo? Kaczego? A, no to pozdrawiamy kaczuszkę, mandarynkę. Nie, to Pekinkę chyba. Pekinkę? No. Ja tu słoma robię, wiesz?
No to dobrze, bo bele trzeba. Krowy będą. Ale on ten głośny jest, ten bajzon. Jak te pole nie jest W takie ogóle te małe maszyny wcale. są jakieś głośne, a nie idzie przy 10. Wiecie co, ja sobie chyba przyciszę. Ja mam na 10%, a ta 10-14 jest taka głośna, że mi ubaną nie urwie. U mnie to bizon jest głośniejszy jeszcze sporo. No głośniejsza to jest 60 Patryka, ta 4x4, co na jaskółkowym mamy, nie? No. I on słychać na całej mapie. Dziwne. Za głośne są te dźwięki, uważam. No. Także no. I co mam zrobić, jak mi zostało trochę? Możecie też napisać w komentarzu, czy chcielibyście więcej odcinków z tej mapy. Czy może w sumie, znaczy generalnie miałem taki pomysł, ale taki pomysł miałem, że nagram z tej mapy taką serię z kimś, o płci żeńskiej, ale pomysł uległ zmianie, jako że zabudowę Kuba powoli kończy i stopkowo wykończę sobie i na niej sobie, na stopkowie sobie zrobię serię z powiedzmy osobą płci przeciwnej, pięknej, takiej fajnej, w ogóle fajna, fajną osobą, mówię wam, no, taką fajną osobą, wierzy mnie, taką piękną. Nie pokażę wam jej, bo ona jest moja, ale no. Piknie aż pomyki. Co? Nie. To do kogo ty mówisz? Nie, nic, nic, nie. Leci mi z nosa. No, dobrze jest, albo dobra, nic. Nie, tylko z nosami leci. Ciumpy. Ciumpy lecą. Ciumpy? No, mam katar, jak nie ciumpy? Wiem. No jak co to? Z nosa, nie? Ciumpa. Koza. Taki gil. Ciumpa. Gilos. A ty co robisz? Ty tu możesz jechać i ten. Jadę do ciebie przyczepą. A, okej. Okay. W sumie z gnojem też możesz. A nie możesz. Musisz sobie wziąć tę klasę. To jest gnojem, kajgo kinęć. Dobry jest gnojem, jak go kipnić. 18:45 już jest, ojcie panie. No to już późno, to trzeba nawet jak tam ci spasować, sypie? Jak mi sypie, szczerze nie wiem. Nie gdzie no, te pole jest? Aha, on jest długi jakiś taki. No mówię, że on wcale taki mały nie jest. Ja cię widzę gdzieś tam aż w zagórku. Będziesz miał zbiornik raz koło, czy nie? Nie. Znaczy w sumie nie wiem, bo ja tutaj tą część jakby dokończę najpierw chyba. Aha, tutaj. Tak o, wziąłem, bo tamta już do kukurydzy jest przystosowana. A, no. A ten widzę naprawdę głośno chodzi. Tej przyczepy też nie pokazałem, taką też mamy właśnie. Ale za to chyba możesz ze mną jechać nim. To mi się wydaje, by. Nie. A mogę, tak. No. Ale ja cię nie widzę. Ale... Te pasażery takie mają dziwną do kamery, kurde, tak jakby powodnie. Czułość DPI była na... Nie wiem... Na zero. Nie no, zero nie, ale wolne są strasznie. Nie no, całkiem spoko się gra, moim zdaniem. Masz no, czy sensowne. Nie? No to gitara. Dla mnie jesteś tą naj... A ile masz pingu? 57, 56. No, no nic, a my sobie w sumie ja sobie porobię fotki, będę ją na live potem. Myśmy w sumie mogli kończyć powoli, tak myślę, odcinek. No, bo tak myślę, że też byśmy mogli. Ile mamy? Będziemy mieli 20 minut zaraz. No to kończ już, kończ wstydu oszczędź. Ja tak zrobię, ja zakończę. Kiedy będzie ten odcinek? Jutro. O, to ja ludzi zapraszam na Outlasta do siebie, dzisiaj wyszedł. No, znaczy Outlast. Jutro wyszedł. Znaczy, no jutro, w sumie jeszcze jutro. Bo jest godzina jeszcze nie taka późna, także... No nic, ludzie. To kto dotrwał do końca, wątpię, że takie osoby będą. Znaczy, no w sumie nie wątpię, no kilka osób może będzie. To pisze hashtag Outlast u Kuby. Albo na przykład hashtag kobieta na wsi, o. Może być kobieta na wsi. Hashtag. Hashtag.
Nie no, dobra. Dzięki wszystkim i na razie trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Cześć!